Niestety, ale już się zrobiłem głodny. Trzeba coś zjeść. Tak. Nie dobrze było innego słowa. Teraz przelot przez rzeczkę. Jak widzisz, chodnik dopiero zaprojektowałem, jak będzie wyglądał, więc... dopiero powstanie. Zabrałem ci tego chesta, więc... to uzbroję. Aha, tak. Więc nie ma problemu. Mhm. I teraz tak myślę nad strategicznym miejscem, gdzie by to podłączyć. Zobaczmy tylko jeszcze, gdzie tu mamy... Tu problem coś, co byśmy na widoku, prawda? Może tu na środku. Bo nie wiem, jak to ma wyglądać. Wiem, że jest jakiś potem jakaś struktura multiblokowa, ale to już wyższa szkoła jazdy chyba, nie? Ale to zamontujemy obojętnie, gdzie pada. To już jest nieistotne. Dobrze, to możesz przyciągnąć się kablami, gdzie chcesz. Od czego zaczynamy? Od EMI controller, tak? Tak. On jako pierwszy idzie. I do niego z dołu podpinasz prąd. Znaczy od jakiej też strony, ale najlepiej od dołu by wyglądał. Mhm. Od dołu podepniemy, tylko patrzę wiesz, czy jest miejsce, jest, ok. Teraz driver. Drive disk, ok. Aha. Do niego wrzucasz te swoje dyski. Ok, mhm. One teraz będą widoczne, a z drugiej strony, bo jak go odwrócisz, zależy jak tam wolisz. O, tak o. Widzisz, po lewej masz ile ma zajętych typów itemów, a po prawej ile ma zajętej pamięci. Oho, tak. Albo odwrotnie. Okej. Okay. Teraz mówię, potrzebuję zasilania. A, tak. To już to się... Ja sobie tu robię małą dziurkę, żeby ci pokazać, w którym miejscu to jest. O, tutaj. O. Mhm. Z tym, że wiesz co, jeden nie masz commercial tam. Engine bym musiał, commercial steam engine zrobić bym musiał, bo nie zrobiłem jeszcze. Spoko, bo albo craftuj, albo zabieraj tego. Nie, tamten system sobie sprawnie działa. Okej, to jest to. A nie, czy nie produkuje nadmiarowo energii? W tym momencie chyba tak, ale ja to rozhuśtam, tylko muszę po prostu produkować więcej pary. No tak, output masz na dychę ustawioną. Mhm. Ale wiesz, to więcej chyba nie przyjmował z tego, co kojarzę. Gdzie ja to wsadziłem? O! Czy ja gdzieś jeszcze miałem żelazo? Wiesz ile? Ile produkujesz tutaj? Tu masz 8. Ja ten ci produkuje 0. A, bo nie chodzi. Tam kilka silniczków jest właśnie tak luzem. Tylko 2 chodzą. Teraz poustawiam to w ten sposób. Gdzie ja mam plecaczek? Tak, szybki plecaczek. Uf. Niektóre rzeczy odłączam, gdy z nich nie korzystam, bo gryzą prąd po prostu. No widzę właśnie te reaktory geotermalne, żeby tylko po prostu stoją. Aha, ale nie, one się same wyłączyły, bo zapełniłem MSU. Zawsze możesz się do tego podpiąć. Znaczy, tam to będzie na UU Mater, ale to jeszcze jest projekt, wiesz, taki troszkę do... Aha, ty za mały, czy masz generatorów. Dobrze, potrzebne jeszcze jest troszkę żelaza. To jest, tu chodzi o to, że ten system musi mieć zawsze prąd. Jeżeli nie będzie prądu, padnie? To nie masz dostępu do itemów. Ale nie skasują się. Nie skasują się, ale nie masz do nich dostępu. To... Dobrze i źle. Trzeba naprawdę tutaj bardzo dobrze przemyśleć, czym to chcesz zasilić, żeby to zawsze chodziło. Bo pamiętaj, okay. Jakbyś coś przebudowywał i odłączysz to, od tego zasilanie, to masz lipę. No kłam. Chyba, że będzie w ten sposób. Chyba, że podepniesz tutaj tą celkę z Thermal Expansion, żeby ona zasilała go. Teraz będziesz miał razie czego więcej energii, jakby coś ci padło. To jeszcze przez chwilę układ ci będzie chodził. Mhm, ale to się zajmę tą kosmetyczną zmianą chyba później, wiesz? Najpierw stwórzmy to wszystko. Okej. Okay.
Za dużo craftingu po prostu, wiesz, za dużo rzeczy na razie bym musiał pokraftować, bo nieprzygotowany praktycznie jestem. Słuchaj, to początki są naprawdę, no, z applied, bo na spokojnie kręcić i kręcić. Bo na spokojnie sobie po prostu kilka dni poświęcić tylko i wyłącznie tą jedną modyfikację. Oho. To jest podobnie jak z Logistic Pipe'em. To jeszcze tego też nie złapałem. Czekaj, nawet nie wiem, czy wy macie Logistic Pipe. Mamy. Pipe u siebie, tak? Powinny być. Basic, są. Dobrze, Commercial Steam Engine gotowy. Także teraz chyba już damy radę to zasilić. Ile energii w ogóle to wymaga? Nie wiem. Aktualnie z Buildcrafta 2.8 Minecraft Joule na tick. Ale to jest początek. A, no tak. Czy więcej temu, tym więcej będzie wymagał. Więc nie wiem, czy ten silnik pociągnie na dłuższą metę. Oho. Nie, to będzie jeden, wiesz? Potem tu zrobię przejście. O, tutaj będzie potem ta celka. Tak myślę. Znaczy ja bym bardziej chyba był za podpięciem tej bateryjki. Z tym, że to będzie na serio całe wykorzystane potem, więc nie wiem. Aha, ten mass fabrykator, tak. Wiesz, pochłania też sporo z tego, co wiem. No, on dużo, dużo. Te źródło jest pewne, te źródło jest nieskończone. Wystarczy, że nie popsuje. Spoko, to podpinaj silniki. Tak, silnik podpinam. Na razie. A później zobaczysz, czy jeden silnik ci wystarczy. Dobrze, na razie zrobimy to w dziwny sposób. Ale będzie działał. Chyba. No bo jak mówiłem właśnie, jak później jeszcze podepniesz tutaj autocrafting, to silnik jeden na pewno nie wystarczy. Z 2-3 wtedy będą potrzebne. Okej. Okay. Moment, to jest chyba okej. Okay. Teraz tylko bym musiał jeszcze podpiąć więcej redstone condite pipe chyba. Teraz to... Aha, dobra, ja patrzę od boczku i się dziwię, dlaczego to się nie połączy. Okej, okay, teraz już będzie. I... Aha, ty już... Dobrze, wyprzedziłeś moje działanie. No on sam, nie ja. Masz jeszcze dźwignię? Mam. Ups, nie tak. Trzeba podłączyć jeszcze do boilera. I kliknąć boiler. Dobra, znowu wyprzedzasz. Dobra. I para poszła. Aktywowo. Uruchomimy silnik. Przepraszam. Spoko. Tak się jakoś udało. Energia jest. Potem energy cell. Ale to już kiedy indziej. Jak tutaj? Chyba działa. Na razie jeszcze jest mało. Jak widzisz, się nie napełnia, prawda? Może on się jak się rozgrzeje. A, właśnie. Aj, lekko mi przylagowało. To dopiero no będzie rozgrzewka. Już powinien się tutaj uruchomić. Zawsze mogę wykorzystać jakąś dodatkową celę z domku. Czekaj, tego pana muszę wyprosić. No to byś mógł wziąć na razie, prawda? Aha. Później byś najwyżej ją zmienił. Ale mówię, tutaj dopiero kilka silników musisz dać. Na dłuższą metę ten jeden silnik sobie nie poradzi. Mam ale tutaj nie, wygląda tak jakby on... Okay. On się dopiero rozgrzewa. Ale nie, bo on magazynuje w sobie. Mhm. Bardziej tak celka by się chyba jak przydała pod. Właśnie już jedną niosę. Aha. No nie wiem, czy on nie chce załapać tego. Choć powiem, że ja nigdy na silnikach go nie zasilałem. No cóż, ja jestem szybek i mam różne dziwne rzeczy, dziwne pomysły. Bo mi się wydaje, że silnik nie ma stałego prądu. Jak po prostu on tiknie, prawda? To wtedy jest prąd. No i chyba dlatego tak. On się pluje. Że nie ma stałego prądu. Mogę się idealnie podzamontować, tak mi się wydaje. Powinien to przyjąć. Output 50k. Zmniejszmy może do... Ja ustawiłem wyjście, jak coś. Aha. Tam przyjmuje, tu wysyła. Działa. Patrz jak ładnie wygląda, jak chodzi. Czekaj, obserwuję, czy to będzie działać. Może zmniejszyć, daj dychę do wysyłania.
Okej. W miarę stabilne. Jeszcze silnik się rozgrzewa, więc potem można... Zmienię na 10. Weźmy tam na 3 jest wszystko. Nie, było na 15. O, no jednak, dobra. No jest, spoko. Wystarczy tyle prądu. Jabłuszko? No jak mówię, aktualnie zużywa on 2,8. Tam po prostu widzisz u góry chyba. Jak lecisz na kontroler. Używa na energię. 14 units na tick. To z boku zmień sobie tym przyciskiem. Na Minecraft Joule. Aha, okej, okay, jest 2,5. No, bo znaczy 2,8. Bo z tego będziesz korzystał. I podpinaj dalej. Czyli teraz terminal zwykły. Gdzie chcesz? To zależy od ciebie. Gdzie podepiesz, tam będzie chodził. Możesz go nawet ty kablami przełożyć na drugi koniec. Może... A to jest... aha, to jest coś, na co klikam, tak? Tak, na co klikasz i wyciągasz itemy. No dobra, dajmy go tu. O, ładnie się zaświeci. I crafting... Proszę nie obok zamontować. Ale on wymaga... Też się na niego klika? Też się klika. Okej. Dobra, to damy tak. Na razie dziwnie, ale to jakoś się potem zaaranżuje. Ten crafting to jest to samo co terminal, tylko z tym, że tutaj jeszcze możesz szykraftować. O. Aha, to w ogóle terminal można schować, nie? Teoretycznie możesz go w ogóle usunąć. To już jak chcesz. Ja przeważnie trzymam oba. Mhm. Albo tak go usuń, prawda, albo postaw go tutaj na ziemi, prawda. Aha, one muszą być wszystkie ze sobą styczne, żeby działały, tak, tak. Bo widzę, że wszystko zgasło. Po prostu albo przekazujesz tą daną, prawda, przez kabel, albo przekazujesz przez sieciankę obok. O. Prawda? Więc wtedy możesz to rozbudowywać hen daleko i w ogóle nie używać w ogóle kabli. Więc na przykład tą strukturę, co mówiłeś, możesz zbudować idealnie za. I wtedy nie potrzebujesz w ogóle kabli. Albo tak, schować na dole, żeby nie stała jak wielka kolumbryna, taka bum. Może zrobić, że tutaj będzie ci po prostu tu ona wystawała, czyli tutaj będziesz miał sufit widoczny z tamtej konstrukcji, a cały tył będzie z dołu. Aha, czyli to jest po prostu struktura, która stoi i coś robi, ale nie trzeba mieć ingerencji takiej bezpośredniej z nią, tak? W sensie klikać. Nie musi. I to daje możliwość... Czy do niej będziesz tego wrzucał później patenty na tworzenie odpowiednich craftingów. Aha, czyli receptury takie, tak? Tak. Podawać. O, taki to fajnie, fajnie. Bardzo ładnie nazywane. Dziękuję. No i teraz twoje zadanie na najbliższą noc przełożyć itemy. Wow. No, a czy to działa z plecakami? Jak wezmę plecak i kliknę prawym, wiesz, jak shift, klik. A taki może, który, na którym ci nie zależy. Ha, dobrze. To jest, bo nie testowałem. Dlatego lepiej sprawdź na plecaku, na którym ci średnio zależy. Dobrze, to weźmiemy sobie... Tu jest jeden miners i co jest w środku? 17 force gemów, okej. Okay. Czyli... Straty nie będą wielkie. Znaczy wiesz co, nie wiem czy akurat takie kliknięcie zadziała, ale może sprawdzić. Teraz będzie dla mnie wiedza. Mam 17, tak? Tak, okej. Okay. Shift, klik. Nie, zablokowało go, to znaczy, że to nie współpracuje. No. Ach, szkoda. Ty musisz wypakować to ręcznie. A za to jeżeli ustawię na przykład skrzynię na górze. I hopper. Na przykład hopper albo pipa razem z Ancornie Gate i dać warunek, że jeżeli coś jest w skrzyni, to ma pulsować i wtedy itemki będą przelatywać. Inaczej. Możesz wykonać ME Interface. A, czekaj. ME... No, nie jest interface. Drogi. Interface. Będziesz wykonywał dość sporo w późniejszym czasie. Jego rozbudowujesz na Importer Bus, czyli ME Basic Importer Bus. Czyli on wchłania itemy do systemu. I aha, czyli się wrzuca po prostu, advanced. Tak? Wyrzucasz z siebie, trafiasz tam i to pochłania hopper. Wrzucasz do plecaka i on wrzucasz do chesta i on z chesta wrzuca do układu. Aha, czyli to zasada działania taka jak do hoppera, tylko specjalnie właśnie na ten
tak, system. Tak. Masz jeszcze Exporter Bus, on działa w drugą stronę. Ustawiasz jaki item ma z tego systemu wychodzić. Do pewnego miejsca, na przykład do piecyka. A tu tych busów jest sporo. No bo tu masz jeszcze ich rozwinięcia. Fuzzy, basic. Jak dasz złote polepszenie, jeden złoty procesor, polepszysz żeby miał więcej slotów, czyli możesz więcej itemów ustawić, żeby z siebie on wyrzucał, albo szybciej, żebyś ściągał itemy do systemu. Aha, polepszenie, czyli taka szybsza transmisja, Fuzzy, tak? To jest na F, to ostatnie, że potrzebuje diamentowego procesora. Jeszcze tam możesz ustawić, jakie obrażenia itemów, żeby brał pod uwagę obrażenia itemów. To już to serio. Nie trzy, prawda, kilofów. Aha, to na przykład przy jakichś grinderach by się przydało, gdyby były jakieś tam sprzęty. Tak, żeby wyrzucał do śmieci. No na przykład. Przykładowo no tak, łuki. To właśnie jest po to. No to tutaj będzie tylko trzeba podpiąć więcej energii, więcej dysków. Emi Drive mogę układać jeden na drugim, tak? Tak, będzie wszystko działać. Jak się tutaj już nie będzie mieściło, to albo na sobie, albo z tyłu, prawda? Albo w ogóle zsychować pod ziemią, to... Omnim Wrenchem mogę sobie na niego kliknąć, żeby się przestawił? Tak, możesz. O, dobra, to tak działa. Zależy, jak tam po prostu wolisz ułożenie. Puf, puf, puf. Aha, on tak przekłada. Znaczy, mi się podobają te dyski tak z przodu. Tak z przodu, to tak fajnie wygląda. To ładnie wygląda, ale nie jest funkcjonalne. Bo nie widzisz, jak to jest naładowane. No też racja. Prawda? To wygląda bardzo ładnie, ale nie jest funkcjonalne. Ja tak. Lubię, jak ładnie wygląda. To, co ci mówiłem. Że ja nie buduję rzeczy ładne, tylko rzeczy funkcjonalne. Tak, a przy okazji mogą być ładne. To jest tylko jako dodatek, co mi się nie spełnia. U mnie na przykład najpierw powstał budynek, a teraz go wypełniam czymśkolwiek w ogóle, tak. No, to mi na odwrót. Czyli dostosowuję budynek do mechanizmu, który jest w środku. To ja się nie wypowiem, bo nie będę brzmiał profesjonalnie. Oj tam. Po prostu ty po prostu tak to miałeś zaplanowane i temu on tak wygląda. Tak. No właśnie, wyjąłeś mi to z ust. No, mam na kartce cały projekt. No pewnie, tu mam teczkę, pełno papierów i... Kurczę, z miesiąc projektowania to było. Obliczenia i w ogóle. Dobra, a to jeśli chodzi o tą część, to tyle, to tak? Bo potem jeszcze było. Czekaj, zerknijmy, tylko to było A i A. O, jest Applied. Później będzie trzeba wykonać system autocraftingu najlepiej. Od razu pattern provider jest do czego? Jeszcze raz? Pattern provider. On jest trzecim itemkiem, jak wpiszesz małpa app. Też mnie ciekawi, bo też wygląda troszkę jak crafting. To jest właśnie do autocraftingu, czyli to mieści w sobie recepturki na itemy. Czym więcej zamontujesz takich, tym więcej masz slotów na nowe recepturki. Bo tak o, od początku. Ta struktura, która jest do autocraftingu, w środku jest wypełniona dwoma rodzajami bloków. Są to właśnie te paterny. Tak. W nich masz różne ilości oraz crafting CPU, który służy do szybkości kraftowania i ilości naraz, jaką możesz wykraftować. Aha, czyli jakby po prostu wielowątkowość to jest. I potem jest to coś kosztem czegoś, bo rozumiem, że to ma ograniczoną wielkość. No, zależy jak wielki wybudujesz. A czyli można zbudować taki 10 na 10 albo 5 na 5, tak? Tak. Na przykład potrzebujesz do ścian, prawda? Potrzebujesz ME Assembly Container Wall. Wall. Oraz ME Heat Vent. To jest do budowania ścian. I to jest na zewnątrz, a cała magia jest w środku. Na zewnątrz. A w środek dostosowa się te dwa itemy, ale zobacz, jakie one są drogie. Przynajmniej ten do patternów jest troszeczkę droższy. Chociaż tak szczerze mówiąc, może aż takie drogie nie są. No, jak się ma sporo surowców, to i trzeba wypełnić go całego w środku.
tylko się trzeba od razu ustalić, jaką się chce wielkość. Zawsze możesz dobudować inny obok, prawda, który będzie większy, jakby się nie wystarczy 3 miejsca. Okej. Okay. A jeszcze jest coś takiego jak EMI Crafting Monitor i EMI Storage Monitor. To są jakieś wyświetlacze? Storage pokazuje ci, ile danego itemu masz. Czyli tam wrzucasz jakby obrazek danego przedmiotu i on ci pokazuje, ile tego przedmiotu masz w układzie. Podpisuje też? W zasadzie. Jeszcze raz, co? On też podpisuje, tak, że to jest żelazo na przykład. I jest w takiej ilości, tak? Nie wiem, czy podpisuje. Pokazuje obrazek na pewno i ilość. Podpisuje chyba nie. No dobra, ale to na pewno się przyda, jeśli chodzi o żelazo, znaczy żelazo, metale, bo z nich się często korzysta. Tak. A crafting monitor? To jest, jak ustawisz coś do autocraftingu, to on ci pokazuje postęp, czyli co aktualnie wykonuje, co będzie wykonywał za chwilę następną, jakich itemów mu brakuje do craftingu. O, to tak, będzie fajne. To się przydaje przy craftowaniu takich po prostu większych rzeczy, jeśli masz to w pełni obsłużone przez tą modyfikację. Mm-hmm. Więc jest troszeczkę zabawy. No, ja na razie sobie zostanę przy tym ręcznym klikaniu w tych 9 kratkach, będę sobie stukał. Myślę, że to jest bardzo ważne, wbrew pozorom, mieć taki właśnie terminal. Bo weź pod uwagę, ty masz w plecaku ograniczoną ilość miejsc, a tutaj możesz mieć itemów od cholerki. No tak, o czekaj, jak wizytor przyszedł, muszę tylko wytłumaczyć, odkurzacz nie przyjmuje, dobra. Torebkę jakąś zostawił. To tam masz innego akwizytora w takim razie. To jest złodziej, on kradnie żelazo wszystkie. O. Cześć. Ja się na nikogo nie patrzę. O, już nie chcę. Bo on chce po prostu wpiernić, tyle powiem. Mam ich dwóch. No i oczywiście jeszcze później będziesz musiał wykonać sobie wireless, czyli wireless access point, do tego boostery, czyli wireless access booster. Terminal czy co? Access point, wireless access point, w pierwszym wierszu jest, trzeci od prawej. Tu. O, jest takie coś, no. Aha, i to jest taki nadajnik. I do tego będziesz wykonywał jeszcze taki podręczny access terminal. Tak, ten na dole samym. Access terminal, tak, dokładnie. O. To jest do wyciągania. I to ma chyba ograniczony zasięg, co nie? Nie będę mógł sobie bezkarnie biegać. Dlatego masz wireless booster. To ci zwiększa zasięg. Dlatego ja robiłem tak, że ciągnąłem po prostu kabel do innego miejsca mapy i tam kładłem jeszcze po prostu jeszcze jeden wireless. O. Żeby mieć większy zasięg. No, to też... No patrz, nanoszą mi już tu bloki, kurczę. Na końcu miałem koło 10 wirelessów na całej mapie, po 100 rozsianych. Jaka to była przestrzeń? Ile? 100 na 100 bloków, tak? Coś na jeden ma zasięg 64 chyba. No, to też spory obszar potem zająłeś. A tak. No nie, ja akurat tak jeszcze nie potrzebuję. Dwa chunk loadery, 10 na 10 chunków. Tak. No, to spora przestrzeń raczej będzie. Wszystko zajęte prawie. Chociaż myślę, że póki co będę miał ten mały terminalek z craftingiem. To już w ogóle bajer, w ogóle to działa. No, i tak nawiasem to ma większą pojemność niż to u mnie w piwnicy? Na pewno. No to się już cieszę. Jedynie co do tego kobla sobie potem razem z dyrtem przełączę. Ja ci radzę zrobić to w ten sposób, żeby nie biegać tak jak szalony, wykonać importer, polepszyć go złotym procesorem, podpiąć do Ender Chesta, drugi Ender Chest u siebie i przerzucać item. Takie coś, no, w sumie? Wtedy po prostu nie będziesz tutaj po prostu latał jak głupi, prawda? To nie ma sensu. Zawsze jest jeszcze force wrench i po prostu przenosić te całe bloki ze sobą, kłaść i... Też możesz, prawda? Kłaść po prostu gdzieś tutaj z boku do importera, który będzie wszystko zaciągał. Tak. No i ja już myślę na czymś prostszym, typu klikam, że wywalam całe itemki, potem shiftuję sobie, wiesz, w ekwipunku i wyrzucam wszystko klikając tam, no to, ale... Nie. Mało techniczna myśl. No właśnie, wiesz, jesteś na patrze technicznej, więc to trzeba wykorzystać. No, racja. Tak powiem. Tak będzie najprościej dla ciebie, tak mi się wydaje przynajmniej. No okej. Okay. Tak, dobrze. Też tak zrobię.
Tylko nie teraz już. Bo w sumie materiał też już trochę długo trwa, więc co do odcinka, tak, no. I tak go chyba troszkę pokroję, bo jest troszeczkę długi. Także o, zajmijmy sobie tak, o, popatrzę się tam, o, tak. Tam jest kamera. Powiedzmy, o, tak, okej. Okay. A, tu, czekaj, pokażę się też. Ty się może lepiej ubierz. No dobra. Wiesz, ja nic nie mówię, ale samym, no, pod koszulku. Ciepło jest. A, no tak. Pary pełno w powietrzu od tamtych silniczków. Dzisiaj na pewno ciepło jest, tak, fakt. Tak, w nocy. Nie no, dobra, nieważne. Także dzięki ci za tą pomoc, serio. Z tym bym się męczył jeszcze jakiś tydzień. Nie, doszedłem do tego za tydzień, tak, o. A ten większy też. Może troszkę dłużej. Także na serio, dzięki ci za pomoc. Dzięki za wystąpienie, tak? Nie wiem, co by tu powiedzieć. Tylko... Spoko, nie ma problemu. Już tak ci obiecywałem, no wcześniej. Okej, okay, dobra, co do widzów to tak. Dzięki za obejrzenie, trzymajcie się i cześć! To pa wszystkim!